nikt się nie zgłasza. Przede wszystkim nazywam się Bolesław Szenicer i jestem przewodniczącym gminy wyznaniowej Starozakonnych. No pan, myślę, Wojciech mnie zna i pamięta, prawda? Uczestniczyłem w filmie, uczestniczyłem w książce, znaczy Powrót do Jedwabnego. Ja chciałem powiedzieć oczywiście o tym Jedwabnem, a zarazem na końcu zaproponować pewną moją wizję, co można zrobić. Ponieważ wiadomo, że Jedwabne jest bardzo ciąży na nas, na Polsce, na Polakach, tak jak już pan to powiedział, jak wszyscy wiemy, to jest opluwanie naszego narodu. Ja również w swoim środowisku oczywiście walczę z tym, walczyłem, też poniosłem pewne konsekwencje, też prawda, byłem opluwany i podobnie zresztą jak panowie, jak w ogóle wszyscy, którzy walczymy o prawdę, którzy mówimy prawdę, o prawdzie, czy to tej, którą panowie teraz w aneksie, prawda, opublikowali, czy o Jedwabnem. Ja mam taką propozycję, że w lipcu, a w tym roku też widzieliśmy, prawda, wasz pobyt w Jedwabnem. W lipcu przyszłego roku może byśmy zrobili troszkę większe spotkanie. Przepraszam, że to powiem z moim udziałem. Ale tak, z moim udziałem. Z modlitwą za zmarłych. Z jakby większym, proponuję oczywiście, to jest moja propozycja taka, jeśli chodzi o Jedwabne, bo tak jak powiedziałem, mnie to bardzo, bardzo leży na sercu. Te kłamstwa, które są zawarte, które, prawda, dotyczą tego mordu w Jedwabnem, którego dokonali, dla mnie absolutnie nie ma o czym mówić. Dokonali tego Niemcy, a nie Polacy. Polacy zostali wykorzystani po prostu jako osoby, które i tak nie miały nic do powiedzenia, no bo któż miał w 1941 roku w lipcu coś do powiedzenia? Kto? Żydzi? Polacy? Ani Żydzi, ani Polacy nie mieli nic do powiedzenia. Niemcy chcieli zabić, Niemcy chcieli sprowadzić ich do tej stodoły, to zrobili. Zrobili w ten sposób, ja przepraszam, bo może za długo będę mówił, ale oczywiście zrobili to w ten sposób, żeby światu pokazać, że właśnie Polacy mordują tych Żydów, a Niemcy muszą bronić, a Niemcy nawet zakładając właśnie getta, bo w tym czasie powstawały getta, powiedzmy w Warszawie powstało getto w 1941 roku i w innych miastach, a więc Niemcy pokazali w swojej maszynie propagandycznej, pokazali, prawda, światu, no, że to są przede wszystkim źli Polacy, antysemici i tak dalej, i tak dalej. A więc proponuję, żeby w przyszłym roku, jeśli chodzi o Jedwabne, ponieważ tak jak powiedziałem, jeszcze raz powiem, leży mi to na sercu, żebyśmy może razem coś wespół, zespół zrobili. A tak na koniec, panie Wojciechu, jak pan wie, no, wydaliśmy książkę Anatomia Zniszczenia. Dotyczy ona, prawda, żydowskich majątków, które zostały zniszczone przez tych Żydów, którzy nas opluwają, i mnie, i pana. To są Żydzi z gminy żydowskiej i tak dalej, z organizacji żydowskich w Polsce, którzy walczą też o inny, prawda, inne pokazanie sytuacji, czy w Jedwabnem, czy w innych miejscowościach. I w ogóle narracja ich, jeśli chodzi o wymordowanie Żydów, jest również oczywiście nieprawdziwa. Też można tutaj wiele zrobić. No ale to chciałbym zakończyć na tym, że chciałbym panu wręczyć moją książkę po prostu. I jest mi niezmiernie, panie Wojciechu, przyjemnie. I proszę pozdrowić oczywiście pana Tomasza. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Bolesławie, że pan przyszedł i dziękuję za książkę i za te słowa, które tutaj padły. Tym, którzy nie pamiętają, no, pan Bolesław Szenicer jest jedną z osób, które występują w filmie Powrót do Jedwabnego, także pomagał nam przy trzeciej części, trzeciej książce. 25 lat dyrektor cmentarza żydowskiego w Warszawie, jego tata był. Mówię panu, jakby pana nie było, ale mówię do widzów ewentualnie. Był dyrektorem przez ćwierć wieku i dziadek, o ile pamiętam, też był dyrektorem przez ćwierć wieku, czyli taka
wielopokoleniowa rodzina żydowska, która tutaj dyrektorowała, jeśli mogę tak powiedzieć, na cmentarzu żydowskim w Warszawie, a jednocześnie człowiek prawdy, który poszedł wbrew swojemu środowisku i mówi prawdę o tym, jak wielu niestety nieuczciwych Żydów wykorzystuje zbrodnie popełnione przez Niemców na narodzie żydowskim, żeby na Polakach wymusić wielomiliardowy haracz, co jest podłe. A propozycję dotyczącą spotkania w Jedwabnym nie tylko z radością przyjmuję, ale też jakby pan został chwilkę, to byśmy sobie z przyjemnością, wierzę w to głęboko, że za rok w lipcu będzie się działo w Jedwabnym wiele ważnych rzeczy, bo to jest sprawa takiej wagi, z której większość sobie nie zdaje sprawy, a jest to naprawdę bardzo ważna. Bo to absolutnie rzutuje na obraz Polski i Polaków. Tak, przechodzimy do historii jako naród nazistów, który palił Żydów nie w tej jednej stodole, tylko w tysiącach stodół, a ta jest takim symbolem rozpoznawanym dla świata. Także bardzo dziękuję, to byśmy jeszcze porozmawiali po... Tak. Czy macie Państwo jakieś pytania dotyczące, nie wiem, czy książki Aneks, czy innych spraw, to proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, jeśli można, bo mówi Pan a propos książki Aneks. To, że jakby politycy w tej chwili wiodących partii z osobistych względów nie są zainteresowani tak naprawdę publikowaniem czy komentowaniem tego, co w książce jest zawarte, ale przywołany na przykład historyk pan Cęckiewicz, jaki on ma interes w tym, żeby zamilczeć? Czy to znaczy, że jakoś tam bliskość władzy? To znaczy, trzeba mieć świadomość, my to staramy się pokazać, że my publikując tę książkę, publikując aneks, aneks do raportu WSI, ponieważ powstał w październiku 2007 roku, 5 listopada 2007 roku, trafił w ręce pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, został mu przekazany, a ponieważ komisją kierował Antoni Macierewicz, czyli wiadomo z nadania Prawa i Sprawiedliwości, siłą rzeczy nie mógł pokazywać pewnych elementów niewygodnych dla Prawa i Sprawiedliwości. Mógł pokazywać te elementy, które były niewygodne dla postkomunistów albo dla liberałów, czyli albo dla SLD, albo dla Platformy Obywatelskiej. Natomiast aneks, mamy wiele danych na ten temat, no, był wykorzystywany przez władze także w ostatnim czasie, w ostatnich wielu latach, jako pewien element nacisku, nie chcę powiedzieć szantażu, ale pewien element do... My to pokazujemy w naszej książce, jak się to odbywa, tak? Jeżeli ja mam wiedzę o X-ie, można tą wiedzę ujawnić, mieć doraźny zysk, ale można też tą wiedzę potraktować jako wieloletnią inwestycję. Taka zniszczenie człowieka powoduje, że mówi się o sprawie tydzień, miesiąc, potem człowieka nie ma, zysku nie ma. Natomiast wieloletnia inwestycja powoduje, że człowiek nadal jest autorytetem, czy jest ważny, wpływowy, ale wykonuje, robi różne rzeczy, działa na taką rzecz, na której mnie zależy. Aneks dla polityków partii rządzącej, z tego co wiemy, był jednym z elementów takich gier. Ja nie mówię, że dla wszystkich, ale mamy wiele danych pokazujących, że były takie rozmowy, że były takie elementy nacisku i temu służył aneks. Publikacja tej książki pokazuje, że także Komisja Antoniego Macierewicza to jest cieknący okręt. W jakiejś mierze ta książka ich kompromituje, bo pokazuje, że to, co powinno zalegać w ściśle tajnych szafach, wycieka. I stąd były te wypowiedzi Cęckiewicza i Wojciechowskiego, jedzie mi tu czołg, nie macie tego i tak dalej, i tak dalej. Proszę zauważyć, że nikt już po publikacji tej książki się nie odzywa. Po prostu cisza. O ile po zapowiedziach było bardzo dużo haseł w rodzaju nie macie tego, udowodnijcie. Książka od 2 tygodni jest na rynku, przepiękna cisza nastała. Innymi słowy, poza tym my w tej książce pokazujemy też, że o ile w samym aneksie do raportu WSI nie ma nic o Prawie i Sprawiedliwości, no bo nie może być. No trudno sobie wyobrazić Antoniego Macierewicza, który tworzy tą komisję z nadania PiS, żeby pokazywał pewne elementy niewygodne dla PiS. No to jest oczywiste, chyba logiczne. Natomiast my w takiej rozbiegówce, powiedzmy, około kilkudziesięciostronicowej pokazujemy,
co z tych różnych elementów z całą pewnością jest niewygodne dla PiS. To są właśnie te korzenie, do których nawiązują wszystkie czołowe partie, które wielkiej polityki bez pieniędzy robić się nie da. No to jest wiadome. Na początku lat 90. nikt nie miał tych pieniędzy. No mieli trochę postkomuniści, ale uznali, że za mało. Dlatego Miller sięgnął po moskiewską pożyczkę. Miał oczywiście wywiad wojskowy i to jest historia FOS, którą pokazujemy, który budował sobie swoją rzeczywistość. Dlatego FOS jest nazywany matką wszystkich afer. No tym z Państwa, którzy do FOS-u jeszcze może w dwóch zdaniach zaraz nawiążę, dlaczego to jest ważne. Więc postkomuniści byli zasilani przez towarzyszy radzieckich. Ta słynna moskiewska pożyczka. Tusk, który mieszkał wtedy kątem w 17-metrowym mieszkaniu z żoną i dwójką dzieci, mieszkaniu służbowym w bibliotece w Gdańsku, nagle zostaje człowiekiem bardzo zamożnym, można powiedzieć z dnia na dzień, bo zasilają jego i jego środowisko pieniądze, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, pieniądze z FOS, ale także pieniądze od Niemców, z BND. No i także wtedy pojawia się afera Telegrafu, która bardzo szybko zostaje rozmyta. Tam idzie do więzienia na 2,5 roku Maciek Zalewski, którego znam, taki przyboczny Jarosława, który wziął to wszystko na siebie. To zostało bardzo szybko rozmyte, no 1,5 roku z tego co pamiętam odsiedział. Generalnie wszystkie te partie wtedy szukały pieniędzy, no nazywajmy rzecz po imieniu, nielegalnych. No bo legalnych, dużych pieniędzy w tamtym czasie nie było, tak? To znaczy albo były to pieniądze właśnie z jakichś gier wywiadów, albo z jakichś moskiewskich pożyczek, albo z jakichś afer. No tak to się niestety tworzyło. I wszyscy dokładnie byli w to unurzeni, którzy wtedy tworzyli działalność polityczną. Jak Państwo popatrzycie, tyle lat minęło, a to są ci sami ludzie. To się nie zmieniło. No, Leszek Miller jest dzisiaj oczywiście starszym, nobliwym panem, takim miłym dziadkiem, ale ci, którzy pamiętają, co on wyprawiał, ten człowiek, kiedy miał władzę, ile tam było cierpienia, ile zniszczenia, ile różnych łobuzerskich działań, to jest nieprawdopodobne. O Tusku to w ogóle możemy mówić godzinami, bo ten człowiek, że on w ogóle nie siedzi po naszej książce Niebezpieczne związki Donalda Tuska, to mi tylko potwierdza, że no po prostu na wysokich stołkach się nie ruszają. Bo jak się ruszy, to po prostu się ruszy już wszystko. Można dużo mówić, można się na siebie krzyczeć, można gdzieś tam bardzo ostro nawet, ale nie ruszą się, jeśli chodzi o prawo. Bo jak wy ruszycie, to naprawdę uruchomicie kostki domina. Ta afera FOS jest bardzo ciekawa historia, która my ujawniamy dokumenty, które w ogóle nikt się do nich nie zbliżył nawet. Tak naprawdę one po raz pierwszy są w aneksie, czyli w naszej książce pokazane. Niesamowita historia, która pokazuje, jak to wszystko działało. No, tym, którzy nie pamiętają, w największym telegraficznym skrócie afera FOS polegała w największym skrócie na tym, że pieniądze, które... znaczy, co to był w ogóle FOS? FOS powstał po to, żeby państwo polskie spłacało dług zagraniczny, jak sama nazwa wskazuje, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Wtedy papiery wartościowe polskie były bardzo mało warte. Można było coś, co jest warte $1 spokojnie wykupić za 20 centów i formalnie po to założono FOS, czyli zrobić taki nielegalny, bo było to nielegalne, jakby przeciwstawne umowom, które państwo polskie zawierało z wierzycielami, no ale w ten sposób, obchodząc trochę prawo, państwo polskie formalnie próbowało zniwelować swój dług. Faktycznie polegało to na tym, że te pieniądze, które wpływały do central handlu zagranicznego, które powinny wpływać do central handlu zagranicznego, zasilały prywatne konta różnych ludzi z agencji wywiadu. Czyli zamiast do Centra Handlu Zagranicznego przejmował te pieniądze FOS i te pieniądze wypływały do różnych ludzi, którzy zakładali różne spółki, telewizje, na przykład TVN, różne inne instytucje,
które później się rozrosły na zasadzie takich film krzaków. Powstawały fortuny typu pana Kulczyka, który wtedy na przykład robił takie akcje, że nie wiem, przejął akcję Banku Śląskiego i warty za takie pieniądze, że każdy z państwa, każdy by chciał kupić, bo było to oferowane za psi grosze, ale tylko Kulczyk miał możliwość kupienia po takiej cenie, a one, kiedy już były w rękach Kulczyka, szybowały tysiąckrotnie w górę i coś, co było w poniedziałek warte X, we wtorek było warte 1000 razy X, tak? Oczywiście nie tylko, nie on, bo on był wystawiony do przodu, zarabiali na tym ludzie z wywiadu, tak? Którzy byli w tle. I tak powstawały te fortuny. Odkrył ten cały mechanizm nieszczęsny Falcman, który opowiedział o tym, o swoim odkryciu, bo to był taki pracoholik, który rozdrobnił to na czynniki pierwsze. Opowiedział o tym swoim przełożonym, czyli wspomnianemu Anatolowi Lawinie i Walerianowi Pańko, który wtedy był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Zdaje się, że byli to wszystko uczciwi ludzie, którzy zresztą bardzo szybko zmarli. Wszyscy albo zginęli w dziwnych okolicznościach, podobnie jak Falcman, który będąc 38-letnim człowiekiem nie mającym kłopotów zdrowotnych, po tym, kiedy spotkał się z panem Balcerowiczem, z panem Janem Krzysztofem Bieleckim, z zastępcami pana Balcerowicza, czyli z Wojciechem Misiągiem i w gronie jeszcze swoich przełożonych, i przedstawił to wszystko, wyłożył na czynniki pierwsze, rozłożył to, jak to wygląda, czym był FOS, myślał, że państwo polskie go poprze. A państwo polskie wtedy momentalnie zareagowało, wskazując na to, że to są jakieś bzdury, że to jest w ogóle jakiś idiotyzm, że co on tutaj wytwarza. On wtedy zrozumiał, że zderzył się z górą lodową. A kiedy w tym samym czasie nobliwy Wiesław Chrzanowski zaoferował Balcerowiczowi, że jako minister sprawiedliwości, że on przekaże wszystkie materiały do wglądu pana Balcerowicza, żeby on się zapoznał, czyli to, co odkrył Falcman i co powinno stać się przedmiotem ścigania przez państwo polskie, minister sprawiedliwości pokazuje człowiekowi, który był współodpowiedzialny za FOS, czyli Balcerowiczowi, żeby on się z tym wszystkim zapoznał. Czyli tak jakby policjant przekazywał kogoś, kogo ma ścigać, zapoznaj się z tym i zastanówmy się razem, jak to rozdrobnić, żeby to nie wyszło na światło dzienne. Mniej więcej tak to wyglądało wtedy. I Falcman to wszystko zrozumiał. No i zrozumiał, że jest tak naprawdę sam. Wtedy zaczął mówić, że boi się o swoje życie. To spotkanie było w czerwcu, on w lipcu dostał zawału. I tak to wyglądało. W krótkim czasie zginęli jego przełożeni, czyli Walerian Pańko, który zginął w wypadku samochodowym. Zginęli też policjanci, którzy byli na miejscu tego wypadku. No taki ciąg śmierci zagadkowych, nigdy niewyjaśnionych. Pieniądze z tego, nikt się nie dowiemy, jak wielkie były to pieniądze. Wiemy, że Falcman oceniał, że mogło to być nawet 50 miliardów dolarów. Mówimy o kwocie w roku 91. No to ja nie umiem tego przeliczyć na dzisiejsze pieniądze, ale jest to kilkakrotność tamtych pieniędzy. 50 miliardów dolarów. W tamtych czasach to była, jak przeciętny człowiek zarabiał wtedy, nie wiem, 20-30 dolarów. No to są kwoty niebywałe. I te pieniądze przeszły właśnie na budowę tych różnych instytucji, które potem mydliły państwu oczy, tych wszystkich rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, różnych spółek, różnych firm, utrzymania tej całej agentury. No i tak to się toczyło, tak się tworzyła nasza rzeczywistość, także polityczna. Za te pieniądze budowano partie polityczne, które wyrosły z tego pnia. Oczywiście nie grali na jedną partię, zagrali głównie na KLD, ale jeżeli wierzyć Anatolowi Lawinie, no to także Porozumienie Centrum nie było tutaj do końca czyste. No i tak się kształtowała nasza scena polityczna. I teraz się państwo dziwicie, że nikt nie jest zainteresowany tym. Bez opinii publicznej my nie przebijemy się przez ten mur. Obyśmy sobie głowy nie rozbili, to będzie dobrze. Ale jeżeli opinia publiczna uznaje, że interesuje ją historia, dzisiaj mamy piękny dzień. Dowiadujemy się o to, że zostało tworzone Muzeum Historii Polski. Piękne słowa, jak ważna jest historia Polski. Szalenie ważna. Ja uważam, że bez korzeni nie zrozumiemy, nie będziemy się utożsamiać z naszym krajem i tak dalej. To zdaje się Orwell powiedział, że kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przyszłość, ale tak naprawdę to nie ma kontroli przyszłości bez kontroli przeszłości. Innymi słowy, to wszystko się ze sobą wiąże, bo jest to pewien cykl. Skąd zmierzamy,
skąd się wywodzimy i skąd się to wszystko wywodzi i dokąd to wszystko zmierza. Dzisiaj padło mnóstwo pięknych słów, jadąc tutaj do Państwa z Bajej Podlaskiej, słuchałem po drodze, ile pompatycznych słów, jak ważna jest historia, że bez jej zrozumienia, bez jej zapamiętania, tak naprawdę no, nie będziemy tak niczego rozumieli, nie będziemy rozumieli pewnych mechanizmów, to wszystko będzie niejasne, takie za mgłą. My tu mówimy o czymś, co jest absolutnie najświeższą historią, bo ta historia kończy się w roku 2007, czyli wtedy, kiedy kończy się aneks, został przekazany w ręce Lecha Kaczyńskiego. Czyli jest to historia bardzo świeża, a jednocześnie spójrzcie Państwo, jak totalnie zaciszona. To jest nieprawdopodobne. Znaczy powiem tak, mnie już nic nie dziwi, bo po 30 latach obserwowania i uczestniczenia w życiu publicznym jako dziennikarz nic nie jest w stanie mnie zadziwić. Natomiast mimo wszystko jestem trochę zadziwiony skalą tej ciszy. To pokazuje tą ciszę, ta cisza, która aż dzwoni w uszach, przynajmniej moich, pokazuje, jak niebezpiecznego tematu dotknęliśmy. W 2007 roku obalono rządy PiS-u. No tak, tak. W 2007 roku obalono rządy PiS-u. To działo się latem. No i wtedy właśnie była kulminacja w opracowaniu tego aneksu, który ostatecznie został przekazany w ręce prezydenta Lecha Kaczyńskiego już po obaleniu rządów, bo było to 5 listopada, no ale bez tych rządów oczywiście tego aneksu by nie było, no bo aneks powstał po to, by pokazać działalność WSI. Jak to mówił wtedy Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, chodzi o to, by wyrąbać las, a jak trzeba wyrąbać las, no to potrzeba drwala. Tym drwalem miał być Antoni Macierewicz. I tak to wyglądało. Ja bym chciał, żebyście Państwo zrozumieli jedno, że zakładam, bo nie wiem, każdy tutaj przychodzi ze swoimi poglądami i tak dalej. Nie jestem tutaj po to, żeby Państwa agitować. Każdy z nas ma swoje poglądy. Absolutnie nie usłyszycie ode mnie, popierajcie X-a czy Y-a. Nie robię tego. To nie jest moja rola. Mam swoje poglądy i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żebyśmy uczciwie, my z Tomkiem przynajmniej tak staramy się do tego podchodzić, że uczciwie pokazujemy to, co odkrywamy, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy i kogo to dotyczy. Jeżeli byście mnie Państwo zapytali o to, czy może nie warto byłoby w ogóle nic na ten temat nie mówić, no bo Tusk wróci. Myślę, że ci z Państwa, którzy przeczytali Niebezpieczne związki Donalda Tuska, to wiedzą doskonale, co myślę o tym Łotrze. Że to jest najgorsze, śmiertelne zagrożenie dla Polski. Mam swoje zdanie o PiS-ie, o tym, jak bardzo jestem rozczarowany i tak dalej, natomiast nie o to chodzi. Mam świadomość, że jak Tusk wróci do władzy, to Polski już nie ma. Moim zdaniem, Polski już nie ma. To jest człowiek, który tu został przysłany przez Berlin w konkretnym celu, żeby zlikwidować jakiekolwiek zalążki tego, co polskie. Tusk to jest śmiertelne zagrożenie i myślę, że nikt, kto ma polskie serce, nie powinien głosować na tego człowieka i na jego partię, bo to jest koniec Polski. Natomiast to, że mam takie poglądy, no to nie znaczy, że zamykam oczy na resztę naszej rzeczywistości i udaję, że nie ma czegoś, co widzę, że jest, a co jest czasami bardzo przykre. Chciałbym nawiązać do książki najważniejszej, jeden z najważniejszych w moim życiu. To jest Pana książka, to naprawdę go zabija. I tam pod koniec, cytuję, pozwolę sobie zdecydować z pamięci, zabójstwo księdza Jerzego jest mordem założycielskim III Rzeczpospolitej. Czy pan redaktor, którego bardzo ceni za wszystkie pana prace i odwagę, bardzo dziękuję, podtrzymuje to i czy widzi pan jakąkolwiek szansę z kimkolwiek współpracy w przestrzeni, powiedzmy, kościoła instytucjonalnego w Polsce, żeby w jakikolwiek sposób dotknąć te sprawy dla dobra ojczyzny i kościoła? Bardzo dziękuję panu za tak miłe słowa. Ja te słowa z książki Kto naprawdę go zabił oczywiście podtrzymuję. Zresztą podtrzymałem je w liście otwartym do pana prezydenta Andrzeja Dudy z wiosny tego roku, licząc, że a nuż, kiedy pokazujemy, że już mamy ten aneks, bo opublikowaliśmy w tamtej książce dwa skany i troszkę opisaliśmy, wskazując, dlaczego to robimy w takiej formule, licząc, że pan prezydent w tym momencie już nie będzie udawał czegoś, czego udawać nie trzeba, skoro wyciekło. I w liście otwartym napisałem właśnie pana prezydenta Andrzeja Dudy, że
w moim, nie tylko moim przekonaniu, to jest jedna z trzech kluczowych spraw dla odkłamania naszej rzeczywistości, żeby pójść dalej do przodu z otwartą przyłbicą i z czystym sercem. Czyli to jedwabne, sprawa jedwabnego, aneks i najbardziej tajemnicza, najgłośniejsza, najbardziej tajemnicza zbrodnia PRL, zamordowanie księdza Popiełuszki. Książka powstała w roku 2005, czyli 18 lat temu. I coś ja mogę powiedzieć. Przez te 18 lat zmieniali się prokuratorzy. Dokumenty, z tego co wiem, krążyły sobie. Andrzej Witkowski to do pewnego momentu monitorował. Nikt nie jest w stanie zmonitorować wszystkiego przez tyle lat. Natomiast nie wiem nawet na dziś, co tam się ostało, bo wiem, że po pierwszym śledztwie, kiedy Andrzejowi odebrano tą sprawę w roku 91, a kiedy odzyskał ją na nowo w roku 2000 i prowadził przez kilka lat, a potem znowu mu odebrano w 2004, to między tym pierwszym odebraniem, a tym jak wrócił do śledztwa, z tego pierwszego śledztwa wszystko dokładnie zniknęło. Znaczy to, co zebrał, to nagle tak jakby nie ma. Po prostu nikt nie wie, co się z tym stało i nie ma. Więc nie wiemy do końca, co tam w tej chwili w tych materiałach jest. Natomiast powiem tak bardzo ogólnie, nawet jeśli czegoś nie ma, to wszystko jest do odtworzenia. No oczywiście nie będę Państwu mówił jak, ale wszystko jest do odtworzenia. No domyślacie się Państwo, co chcę powiedzieć, tak? Nawet jeśli coś tam zgubili, to jest to do odtworzenia. Natomiast pytanie z kim? W 2015 roku miałem wielką nadzieję, bo ja pamiętałem moje rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim z roku 2007, kiedy był premierem na Nowogrodzkiej. Niektórych z tych rozmów uczestniczył Andrzej Witkowski, prokurator z sprawy księdza Jerzego, kiedy Jarosław Kaczyński w mojej obecności mówił: panie prokuratorze, wróci pan do tego śledztwa, obiecuję. Andrzej Witkowski powiedział: dziękuję panu w imieniu służby, panie premierze. No potem oczywiście była afera gruntowa, PiS przegrywa, do władzy dochodzi Donald Tusk i jego ekipa, 8 lat rządzą, potem są wybory w 2015. Jest wielka nadzieja, że Jarosław Kaczyński dotrzyma słowa. Angażuje się wtedy w to wiele osób, między innymi ksiądz Staś Małkowski, który dociera do Jarosława Kaczyńskiego, swojego przyjaciela, jak mówił. Dociera do Andrzeja Dudy, prezydenta, do premier Beaty Szydło. Dociera także do pana Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości. Od każdego z nich słyszy mniej więcej tą samą historię. Przywrócilibyśmy prokuratorowi Witkowskiemu to śledztwo, bo wiemy, że on jest tak naprawdę jedynym człowiekiem, który może to dokończyć, ale wiesz, Stasiu, czy wie ksiądz Stanisław, no docierają do nas sygnały, że to zaszkodzi beatyfikacji, kanonizacji, bo to już jest po beatyfikacji, beatyfikacja była w 2010. To zaszkodzi kanonizacji. No więc może niech najpierw będzie ta kanonizacja, a no ksiądz Stanisław pyta, a skąd ta wiedza? No i tu się pojawiają nazwiska różnych ludzi, tak? Księdza kardynała Dziwisza, księdza kardynała Nycza i jeszcze paru innych, którzy przychodzili do tych najważniejszych polityków i mówili: dotknijcie to, a zepsujecie kanonizację. No i z takich czy innych powodów, może traktując to jako wygodny wykręt, żeby nie dotykać tej niewygodnej sprawy, a może po prostu rzeczywiście bojąc się, że to zaszkodzi kanonizacji, nie wiem, z takich czy innych, a może po prostu uznając, że to nie jest priorytet, tyle jest rzeczy do zrobienia, odłożono to ad acta, no i to zostało odłożone. I do dzisiaj nigdy do tego nie wrócił, tak? Jest to historia w jakiejś mierze zamrożona, najdłużej trwające śledztwo w wolnej Polsce, które nie znalazło swojej puenty. No my chcielibyśmy tę puentę, podobnie jak w przypadku aneksu, staramy się dotrzymywać słowa. Pan prezydent Andrzej Duda nie opublikował aneksu. Zrobiliśmy to my, przy absolutnej ciszy, którą, tak jak mówię, słychać ze wszystkich stron. Jeżeli władze Instytutu Pamięci Narodowej nie ujawnią tego wszystkiego, co zostało zgromadzone w śledztwie, tych wszystkich nagrań, które robił na przykład generał Czesław Kiszczak właśnie z roku 1984. A te nagrania to są nagrania właśnie, w których uczestniczy Kiszczak, Jaruzelski, Geremek, Mazowiecki, Rakowski. To jest to właśnie nagranie, które nazywamy nagraniem założycielskim III RP, kiedy między wydobyciem zwłok a pogrzebem oni się spotykają i kiedy ustalają, że zostawiają tą sprawę, że przyjmują, że jest wszystko to, co władza ustali, to tak będzie,
ale ta sprawa nie będzie jakoś wnikliwie rozpatrywana. Geremek mówi, żeby pójść do przodu, co było, to było, idziemy do przodu i budujemy razem przyszłość. Tak? Czyli ci, którzy za chwilę, za parę lat byli tuzami tak zwanej wolnej Polski, Mazowiecki, Geremek i inni, z tymi, którzy byli przedstawicielami reżimu, najważniejszymi, Kiszczak i Jaruzelski, ustalają, że po pierwsze sprawa księdza Jerzego na bok, a po drugie do poziomu sprawców, czyli ta czwórka, Pietruszka, Pękala, Chmielewski, Piotrowski i nikt więcej, a po drugie, że od tego momentu działamy razem. I oni się spotykają później w różnych gremiach, w różnym czasie, budują tą przyszłość. Okrągły stół to jest tylko ta dla państwa, dla nas wszystkich. Ja miałem wtedy 20 lat, pamiętam jak się cieszyłem. No, młody człowiek nie miał pojęcia, w czym uczestniczy. Wmówiono nam, że to jest powód do dumy ten 4 czerwca, a to był dzień nie święto narodowe, tylko dzień zdrady narodowej. Bo ci, którzy uczestniczyli przy okrągłym stole, po prostu nas wszyscy oszukali. Role były rozdane dużo wcześniej, taki teatrzyk dla mas, pierwsze reality show. A wszystko to zaczęło się właśnie, można powiedzieć, nad tym umęczonym ciałem męczennika, czyli ciałem księdza Jerzego Popiełuszki w październiku, na końcu października 1984 roku, czego 40. rocznicę będziemy za rok obchodzić. Do dziś nic się nie stało, nic się nie zmieniło. Jeżeli nam nikt nie przeszkodzi, na przykład nie zamkną nas za ten aneks, albo nie spadnie mi, jak to mówię, cegła w drewnianym kościele na głowę, to w październiku przyszłego roku, jak będzie nam to dane, my to zrobimy. A jak nie będzie dane, no to będzie może ktoś, kto zrobi to za nas. I to będzie ostatnia rzecz, jaką chciałbym zrobić w dziennikarstwie śledczym, bo tak jak mówię, 30 lat kopania się z koniem, rodzina płaci za to tak wysoką cenę, że już nie chcę tu się roztkliwiać, ale to jest wysoka cena. Natomiast tą sprawę będziemy chcieli doprowadzić do samego końca, nawet jeżeli to już nikogo nie będzie interesować, a mam nadzieję, że będzie, że będą tysiące ludzi, które będą tym zainteresowane. Podobnie jak mam nadzieję, że będą tysiące ludzi, którzy będą zainteresowane prawdą zawartą w książce Aneks. Przywołał Pan pana Bogdana Hermanowskiego. Wydaje się, że jeden z ważniejszych, przynajmniej czasami, w pewnych etapach, w pewnych momentach dziennikarzy. Czy jeszcze oprócz niego, jeżeli on jest taką osobą, są dziennikarze rzeczywiście jeszcze w Polsce? I kogo warto w takim mianem nazwać? Trudna rola, bo wchodzę w rolę kogoś, kto ma oceniać, ale skoro pada pytanie, no powiem subiektywnie, no bo to jest moja subiektywna ocena. Każdy ma swoje zdanie. No, ja Bogdana cenię, choć pracował we Wrażej Stacji, w której ja nie chciałbym pracować jednej minuty. Rozmawialiśmy o tym wiele razy z Bogdanem, który mówi, no słuchaj, no gdzie ja mam pracować? Zobacz, te wszystkie telewizje są takie. Wstaję rano, patrzę w lustro, staram się robić to sumiennie, uczciwie. Mnie bronił jak lew, kiedy mnie zamknięto. A nawet Walter mu wtedy powiedział, że jeszcze jeden program o Sumnińskim i wylatujesz bez względu na twój status gwiazdy. Dla mnie Bogdan jest bardzo porządną postacią, uczciwym człowiekiem. Obrał może taką drogę, która... Nie będę oceniał Bogdana, zbyt bardzo go cenię i uważam, że to jest jedna z niewielu porządnych jednostek w tym brudnym, zakłamanym świecie dziennikarstwa. Myślę, że jest tylko jedno środowisko, które może walczyć o prymat w szerzeniu kłamstw ze środowiskiem dziennikarskim, no środowisko prawnicze. Poza tym, ja nie wiem, czy dziennikarze nie zajmują pierwszego miejsca. Pyta Pan o to, czy są dziennikarze. Dla mnie, moja prywatna, subiektywna ocena, jest ich niewielu. To jest umierający gatunek. Większość dziennikarzy, których znam, to są dziś funkcjonariusze polityczni. Część się opowiedziała po stronie Platformy i oni, choćby mieli wyłożone, tak jak ja mam tę książkę przed oczami, o jakichś różnych niecnych działaniach ludzi z Platformy, nic nigdy nie powiedzą złego o Platformie, bo są podporządkowani pod działalność polityczną. I dokładnie to samo obowiązuje po drugiej stronie. Choćby Karnowscy i Sakiewicz mieli wyłożone
jak amen w pacierzu, o różnych szalbierstwach Prawa i Sprawiedliwości, nigdy na ten temat nic nie powiedzą, bo płacą mi ludzie z Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście płacą dookoła. No jak się to robi? No wykupuje się reklamy, spółki Skarbu Państwa zasilają Fratrię, zasilają Niezależną i tak dalej, zasilają Gazetę Polską. Ile tam idzie milionów właśnie takimi bocznymi kanałami? Na szkolenia, na fundacje, na dotacje, na reklamy. Ta ręka karmi, ta ręka żąda. Nie, jak to powiedział mi kiedyś Tomasz Wołek w mojej pierwszej ogólnopolskiej gazecie, kiedy opublikowałem o panu Gołębieskim materiał jego związka z gangsterami, nie widząc o tym, że na ostatniej stronie życia była reklama hotelu Gołębieski i kiedy po raz pierwszy dostałem OPR za to, że próbuję być niezależny i Wołek mnie wezwał na dywanik, powiedział, czy się z koniem na głowę zamieniłem, nie gryzie się ręki, która karmi. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, na czym polega dziennikarstwo w Polsce, a później takich historii miałem 1000. No więc dokładnie według tego samego klucza działają Karnoscy, Sakiewicze, Lisy, już świętej pamięci, Durczok i tysiące innych tak zwanych dziennikarzy. To są funkcjonariusze medialni. Jedni pracują dla PiSu, drudzy pracują dla Platformy, albo jedni dla obozu patriotycznego, drudzy dla obozu niemieckiego. Ale czy pracują dla tego obozu, czy dla tego, nie ma to za wiele wspólnego w moim przekonaniu z dziennikarstwem. To są PR-owcy partii politycznej. Dziennikarzy... No, dziennikarzy, którzy są niezależni. W moim przekonaniu tak. Nie jest wielu, bo jest to bardzo trudne. Bo to jest pójście pod prąd, to jest kopanie się... Jak ja na przykład zrobiłem od materiału, który mówił pan Bolesław Szenicer, materiału dotyczącego Jedwabnego, no to dostałem ze wszystkich stron. Z jednej strony zaatakowali mnie panowie z SLD i z Platformy, ale z drugiej strony zaatakował mnie Żyd Maciejewski z portalu Karnowskich, który strasznie po mnie pojechał, atakując i mówiąc, że to jest w ogóle skandal i w ogóle jak tak można. I, a co jest skandale? Przepraszam, że dotarliśmy do 4 świadków, do których nie dotarł przed nami nikt, którzy opowiedzieli, jak Niemcy mordowali Żydów Jedwabnem, że dotarliśmy do pamiętników, wspomnień, relacji, do których nie dotarł przed nami nikt. Przecież to powinna zrobić Fundacja Narodowa, która ma setki milionów, czy nawet więcej, i nie zrobiła nic, żeby wyjaśnić tą sprawę. Zbudowali jacht i ten jacht sobie pływa po świecie. Oni powinni zrobić na ten temat kilka filmów, które zobaczyłby świat. Nie zrobili nic, natomiast zaatakowali ludzi, którzy za 400 tysięcy złotych, zabrakło zresztą tych pieniędzy, ale dzięki Państwu zebraliśmy taką sumę i za takie pieniądze zrobiliśmy ten film. Czyli budżet, popatrzcie, jaki skromny, bo robiliśmy go na 3 kontynentach. W Kanadzie, Stanach, Australii. Same kupno materiałów dokumentalnych kosztowało nas 150 tysięcy. Nie zarobiliśmy na tym filmie złotówki, dołożyliśmy do niego, a jak mieliśmy jeszcze trochę swoich środków, to wyprodukowaliśmy płyty DVD z tym filmem, jak został zniszczony nasz kanał i film zniknął. I co robiliśmy z tymi płytami? Rozdawaliśmy. Rozdaliśmy ponad 20 tysięcy płyt, które miały napisane kopiuj, podaj dalej. Nie było wszystkie prawa zastrzeżone, tylko było kopiuj, podaj dalej. Tak rozumiem działalność dziennikarza, który robi co może, żeby przebijać się z prawdą, idzie pod prąd. Nie chcę tutaj się kreować, bo nie o to chodzi. Każdy ma swoją ocenę i niech każdy ocenia sobie tak, jak chce. Natomiast dziennikarzy, którzy wykonują dziś misję, czyli mam materiał, który weryfikuje, jest prawdziwy i wiarygodny i go publikuje. I nie patrzę, czy za nim stoi Kaczyński, czy stoi Tusk. Tylko to jest po prostu prawda. I ja go publikuję. Służę opinii publicznej. Nie wiem, ilu jest takich dziennikarzy. Wiem, że niewielu. To jest zanikający gatunek. Ja mogę Państwu obiecać jedno, że do końca przyszłego roku, kiedy będziemy w dziennikarstwie śledczym z Tomkiem, nie będziemy służyć żadnej partii politycznej. I nawet jak z jakąś sympatyzujemy i zobaczymy, że to są to łotry, albo robią łotrostwa, opowiemy Państwu o tym w pierwszym momencie, kiedy będziemy wiedzieli, że to jest prawda i że to są zweryfikowane materiały. Nie ma dla nas świętych krów. Tak rozumiem tą misję, bo to jest misja. My służymy tylko opinii publicznej, właśnie dlatego nie bierzemy grosza od... Ja miałem propozycję, wiecie Państwo, nie będę mówił nazwiska, bo kolegę cenię, moim zdaniem źle zrobił, zmienił stronę,
Nieważne, nazwisko, kto się domyśli, to się domyśli. Miałem propozycję, by założyć fundację, na którą wpłynie momentalnie 1,5 miliona złotych. Miałem taką propozycję 1,5 roku temu, to było zaraz po Jedwabnym. Wiesz, ile rzeczy możesz zrobić, usłyszałem z takiego projektu, ile możesz fajnych rzeczy zrealizować. I, no, wiecie Państwo, dla kogoś, kto cały czas jest pod kreską i zastanawia się, jak przeżyć do pierwszego, nie skarżę się, bo inni mają gorzej. Ale mam, no, moja rodzina wie najlepiej, ile mam kredytów bankowych i jak ciężko nam to wszystko spłacać. Taka propozycja 1,5 miliona, które jak słyszę, nie będą weryfikowane, rozliczane i sprawdzane, taka szatańska pokusa, bym powiedział diabelska pokusa, prawda? Bo to jest, no, kawał grosza. Ale ja się zastanawiałem chyba ułamek sekundy, bo wiedziałem, że w tym momencie naplułbym nie tylko na wszystko, co w życiu zrobiłem, ale też na wszystko, w co dotąd wierzyłem. I na księdza Popiełuszkę bym napluł, i na wszystkich ludzi, którzy mi zaufali, a wspierali wtedy, kiedy miałem mi siedzieć. Dostałem szansę od Pana Boga, żeby przeżyć jeszcze ileś tam lat, po 2008, i miałbym teraz się sprzedać? Także powiedziałem koledze trochę mało parlamentarnych słowach, którego szanuję za pewne rzeczy, a za pewne rzeczy kompletnie nie szanuję, żeby podziękował swoim mocodawcom, bo w życiu nie wezmę grosza publicznego, nawet jednej złamanej złotówki. Dlaczego? Bo jak wezmę, to tak się kupuje niewolników. To już będę niewolnikiem. A może rzeczywiście była propozycja niezależnej pracy, czy nie? No jak? Pod nazwiskiem, tak? Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. To od razu na wstępie było obwarowane szeregiem warunków. Nie. Proszę nie wierzyć, że ci, którzy dostają na dotacje, fundacje, dziennikarze i tak dalej, to dostają po to, żeby byli niezależni od państwa polskiego. Nie, to tak nie działa. Dostają po to, żeby robili to, czego się od nich wymaga. Żeby zamknęli buzię, albo żeby robili coś, czego dotąd nie robili, tylko w drugą stronę. No powinno być, że są niezależni, dlatego mówię, że dziennikarze dziś to jest wymierający gatunek, bo zdecydowana większość, przynajmniej tych, których znam, to opowiedzieli się albo za tamtymi, albo za tymi. Natomiast tych, którzy idą tą wąską ścieżką, jest bardzo mało, no bo z jednej strony to jest taka droga w dużej mierze samotna, w drugiej strony ryzykowna, z trzeciej strony też... No co tu dużo kryć, na takim bardzo niskim pułapie w porównaniu do tych, którzy płyną nurtem. No bo jeżeli, powiedzmy, są takie pieniądze, jak ja Państwu powiedziałem, a to wcale nie jest jakaś najwyższa stawka. Takie dotacje, jakie idą na Karnowskich czy na Sakiewicza, to co Państwu powiedziałem, to jest w ogóle jakiś drobiazg. To w ogóle by chyba nie spojrzeli na takie pieniądze. Więc popatrzcie Państwo, o czym my mówimy. Tak wygląda ta nasza medialna rzeczywistość. Bardzo to smutne, ale bardzo prawdziwe. 30% z tej książki aneks osób, do których tam, co do 30% mur, to było określenie, pan redaktor użył słowa mur. Co się pod tym słowem dokładnie kryje? Czy to są bardzo niebezpieczne? Nie, ja miałem na myśli to, że my, mając całość aneksu około roku temu, podjęliśmy próbę zweryfikowania każdego zdania na zasadzie adwokata diabła, nie dowierzamy Macierewiczowi. Czyli sprawdzamy po swojemu, szukamy, czy ma to odniesienie w materiałach Centralnego Biura Śledczego, gdzie mamy trochę znajomych i którzy już nam wiele lat temu o pewnych rzeczach mówili, które są w aneksie, a nawet dochodzili do tego jakby z innej strony, na przykład przy Fundacji Pro Civili. Czy te materiały znajdują odniesienia w materiałach procesowych, bo na przykład w aneksie, aneks liczy ponad 200 stron, ale dużo więcej liczą załączniki. I w tych załącznikach na przykład było, że to, co jest na stronie 20 aneksu, to znajduje odzwierciedlenie w materiałach procesowych sprawy o sygnaturze takiej, takiej i takiej. Sprawy karnej albo cywilnej. No to co my robiliśmy? Chodziliśmy po sądach i szukaliśmy tych spraw i weryfikowaliśmy, czy rzeczywiście znajduje to odniesienie, czy to jest prawda. Jak znajdowaliśmy, no to znaczy, że to jest prawda. Szukaliśmy odniesień w materiałach operacyjnych ABW, czy UOP, czy w innych materiałach. I tam, gdzie znajdowaliśmy jakieś potwierdzenia, uznając, że skoro jest to tu i tu i tu, no to jest to prawda, bo to nie jest jedno źródłowe, tylko kilkuśródłowe. Natomiast tam, gdzie tylko widzimy, że jest to w aneksie, ale nie potrafimy tego zweryfikować w innym źródle, to wyłączaliśmy to
i ze względów procesowych, jakby ktoś nas chciał podać do sądu, i ze względów też uczciwości, no bo jak mówię, Antoni Macierewicz nie chce oceniać, bo natomiast no, raport pokazał, że nie wszystko było tam do końca tak perfekcyjnie zweryfikowane, więc nie chcieliśmy też nikomu krzywdy zrobić. Bo niektórzy mówią, trzeba było wziąć ten aneks jeden do jednego, wrzucić w internet. No najprościej, tak? Tylko, że no po pierwsze, no co to za dziennikarstwo śledcze? Trzeba samemu wykonać pewną pracę, nie krzywdząc ludzi. Takie wrzucenie jeden do jednego, to uważam, że byłoby nie tylko niebezpieczne, ale też po prostu zwyczajnie nieuczciwe. A czy nie może być tak, że materiały dotyczące najbardziej niebezpiecznych ludzi właśnie zaginęły i dlatego nie ma o nich informacji, czyli... Ja nie mówię, że tych informacji nie ma. Ja mówię, że te informacje, my do tych informacji nie potrafiliśmy ich zweryfikować. Nie chcę powiedzieć, że 30% aneksu, który stworzył Macierewicz i jego ludzie, to stek bzdur. Nigdy nic takiego nie powiedziałem. Chcę powiedzieć, że 30% aneksu to są rzeczy, których my nie byliśmy w stanie zweryfikować w innych źródłach. Może tam jest 100% prawdy, natomiast my zweryfikowaliśmy 70% i to 70% jest w książce. A mówił Pan też o tym, że na etapie powstawania tego raportu no, część osób była jakby z założenia wycinana, usuwana stamtąd. Tak. Czy jest jakiś pomysł w czyjejś głowie, żeby zebrać, jakby uzupełnić ten aneks właśnie o te brakujące elementy? Jeżeli to, co jest zebrane, nie potrafiło do tego momentu ujrzeć światła dziennego, a gdy ujrzało, to wszyscy nabrali wody w usta, to nie wiem, kto miałby to zrobić, żeby zweryfikować i przywrócić do aneksu tych, którzy z niego wypadli na ostatniej prostej, mimo że były na nich bardzo mocne materiały. Mam tutaj na myśli w dużej mierze na przykład hierarchię. Bo jeżeli to co mówię, tak na przykład sprawa księdza biskupa Peca, którego prowadził na krótkiej smyczy kolega Komorowskiego, pułkownik Leszek Tobiasz, ten sam, który mnie oskarżył w aferze marszałkowej, wszczął taką operację kryptonim Anioł. Chodziło tam o różne molestowania nieszczęsnego księdza Peca, który w oparciu o strach, czyli o taką smycz, robił wszystko, czego Tobiasz, czyli WSI, od niego oczekiwało. Czyli na przykład, nie wiem, awansował jakiegoś księdza, który był w ich rękach, że on robił szybką karierę, albo na przykład ułatwiał wejście ludziom w WSI w pewne środowiska kościelne albo w inne, gdzie się liczono z głosem Kościoła. I Pat się tym zajmował. Robił takie spotkania, robił karierę, stwarzał ścieżkę kariery różnym ludziom, ale w pewnym momencie miał tego dość i zerwał się ze smyczy i wtedy materiały na jego temat dostał mój kolega z dziennika Życie, Jurek Morawski, który będąc już dziennikarzem Rzeczpospolitej, dostał te materiały od swojego bodajże kuzyna, który był współpracownikiem w WSI, miał pseudonim Rektor. Sądził Jurek pewnie, że wykonuje dobrą dziennikarską pracę i publikował taki materiał na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, Grzech Pałacu Arcybiskupim, gdzie zdenuncjował Peca, że jest to człowiek upadły i tak dalej. Piękna lekcja dla innych kukiełek na sznurkach. Jak będziecie chcieli się zerwać ze smyczy, to też o was opublikujemy, co mamy. Pec został zniszczony. Inni zrozumieli, że tak to właśnie wygląda. Dopóki robią, co robią, to wiodą życie autorytetów moralnych, a jak przestaną to robić, no to ich nie będzie. I takich ludzi w aneksie jeszcze w końcu października wiemy, że było czterech. Czterech biskupów. No wiemy, ale tego nie, nie a, ale, te, ale, ale tego nie, ale tego nie udowodnimy. Czterech. Mogę powiedzieć dookoła tyle, że dziwna rzecz, bo wiążą się te postacie trochę ze sprawą księdza Popiełuszki, jakby zaangażowane w tą sprawę. Więc no tyle mogę powiedzieć w sposób dookoła. Innymi słowy, byli ci zacni hierarchowie, w cudzysłowie mówię zacni, i nagle przestali być w tym aneksie. Zniknęli w październiku 2007 roku, pod koniec października dokładnie, na ostatniej prostej. Zniknęła też bardzo znana dziennikarka telewizji publicznej, która do dziś jest bardzo znana i robi bardzo duże materiały. Osobiście Macierewicz, bo był...
Wiem, że był bardzo duży spór między jego ludźmi a nim samym, ale na ostatniej prostej walną pięścią w stół powiedział po moim trupie, że ona się znajdzie w tym materiale. A to nie były kontakty jakieś wynikające z pracy, tylko takie, no po prostu była związana z WSI. I inni, którzy byli dużo, te materiały na nich były słabsze, ostali się w aneksie, a ta pani nie. To była osobista decyzja Macierewicza, więc tam też było różnych takich, bym powiedział, dziwnych gier. No skąd ta wiedza? No, znaliśmy różnych ludzi, którzy pracowali w komisji czy przy komisji. Też były później różne osoby, które były blisko Macierewicza. No mój adwokat na przykład był przez wiele lat i jego, kiedy został ministrem obrony narodowej, Waldek Puławski był zastępcą prokuratora generalnego, bo tak dobrze przysłuchał Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim, że Macierewiczowi tak się spodobał, że gdy PiS doszedł do władzy, to mu zaproponował stanowisko państwowe. Czyli nie, niech pan już nie będzie adwokatem, tylko pan zostanie moim zastępcą. No i Waldek Puławski został zastępcą prokuratora generalnego, czyli zastępcą Ziobry, ale jednocześnie naczelnym prokuratorem wojskowym, czyli zastępcą Macierewicza. I jego najbliższym współpracownikiem był nie Ziobro, tylko Macierewicz. Ale oczywiście to wszystko, co wiem, to nie wiem od Waldka. To wiadomo, że jakbym wiedział od niego, to bym państwu o tym nie mówił. Tylko od innych ludzi. Ja tylko pokazuję, że w tym świecie krąg znajomych czy znajomych znajomych jest bardzo szeroki. Jak człowiek od 30 lat jest w tym świadku, to zna wielu ludzi i ma wiele miejsc, gdzie może nadstawić ucho, żeby usłyszeć, co w trawie piszczy. Tak myślę, że już panu może nic nie grozi. Już od... Słucham? Może już panu nic nie grozi, od tylu lat pan publikuje. Znaczy, co mi miano zrobić, to mam nadzieję, że mi zrobiono, bo już miałem być i przestępcą, miałem być, zostałem plagiatorem, przestępcą, wielu wierzy, że nim byłem, że mi się udało. No, nie znaczy to, że całe zło minęło. Ja muszę państwu powiedzieć, że publikując tę książkę, no poziom stresu był i jest bardzo duży, bo mam świadomość, że to, co robimy, robimy w interesie publicznym. To nam przyświeca, szukanie prawdy i oddawanie tego, co nawet politycy, którzy dziś rządzą, mówili, że jest państwa własnością. Ale mam świadomość, że jak będą chcieli zrobić krzywdę z tej czy z tamtej strony, to zrobią. Dlatego to nie jest wcale komfortowa sytuacja. Powiem tak, paradoksalnie, dopóki jest o książce cicho, to jesteśmy względnie bezpieczni. Ale my staramy się, żeby było głośno, bo przecież byłoby, gdyby nam zależało na tym, żebyśmy byli bezpieczni, to byśmy się nie zajmowali takimi tematami. Gdyby to było dla nas pierwsza, najważniejsza sprawa, bezpieczeństwo, to nie byłoby takich książek jak Aneks, jak Jedwabne, gdzie co prawda do więzienia może się nie idzie, ale może na przykład zostać zniszczonym na wielu poziomach. I tak się z nami stało, tak? No, człowiek buduje sobie kanał 7 lat i kanał znikał, tak jakby go nigdy nie było. A człowiek zostaje antysemitą, tak? I nawet różni durnie, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią, mówią, że filmu nawet nie widzieli, a nazywają go nazistowskim. Jak państwo widzieliście, to sami ocencie, czy był nazistowski. Powrót do Jedwabnego. Pozwólcie mi zapytać jeszcze o postać arcybiskupa Peca. To zerwanie się, powiedzmy, ze smyczy, to są czasy już poznańskie? Czy wcześniejsze? No tak, to postać trochę tak... Powiem panu szczerze, że tu mnie pan troszkę musiałbym... chyba poznańskie, dlatego że Jurek to opublikował chyba jakoś na początku wieku. Ja powiem, nie, żeby precyzyjnie odpowiedzieć, to musiałem to sprawdzić. 2001-2002, to jest przełom. Jakoś tak, nie umiem w tej chwili precyzyjnie powiedzieć. Nie umiem w tej chwili precyzyjnie powiedzieć. Tak mi się wydaje, ale na pewno, czy na 100% to tego nie wiem. No wiem, że dopóki robił co chciał, to skąd to wiem? No z operacji Kryptonimanią, z którą się zapoznałem, która też jest oferowana klauzulą ściśle tajne. I co ciekawe, w sprawie której byłem przesłuchiwany w prokuraturze okręgowej.
A sprawie aneksu na razie nie. Prokuratura bywają uczciwe osoby? Tak. Nie mam wątpliwości, że tak. No, sam znam. Nie, no myślę, że poznałem z kilkunastu prokuratorów, którzy włożyli całe serce w to, żeby służyć prawdzie i prawu. Ale też jest bardzo wielu łotrów, którzy wymyślą, postawią w stan oskarżenia za karierę, za cokolwiek bądź bez mrugnięcia okiem, mając pełną świadomość, że człowiek jest niewinny. Nie umiem powiedzieć, bo takich badań statystycznych nie robiłem, których jest więcej. Jest jakiś klucz, po którym można poznać, który z nich jest uczciwy, czy to się bardzo różnie zdarza, czy do co do regionu, czy... Nie znam takiego klucza. Ja myślę, że to jest tak, jakbyśmy tutaj usiedli i każdy z nas mógłby powiedzieć, ilu zna ludzi uczciwych, a ilu poznał łotrów. Myślę, że prokuratorzy są dokładnie tacy jak my. Że spotykamy ludzi dobrych, ludzi złych, ludzi, którzy wszystko zrobią dla prawdy i ludzi, którzy wszystko zrobią dla kasy i dla kariery. Bo jedni wierzą w to, że przychodzimy tutaj po coś, żeby ten świat był odrobinę lepszy niż ten, zejdziemy z niego, to żeby był odrobinę lepszy niż ten, na który weszliśmy, a drudzy wierzą tylko w to, że żyjemy tu tylko po to, żeby żyć wygodnie, zdobyć jak najwięcej kasy, mieć jak najwięcej władzy, a reszta jest bez znaczenia. To myślę, że wszystko zależy od priorytetów. Także są i prokuratorzy tacy jak Witkowski i tacy jak prokurator Jolanta Mamej czy Andrzej Michalski, odnośnie których nie mam cienia wątpliwości, że od pierwszej minuty wiedzieli, że niczego złego nie zrobiłem, ale w prokuratorze było nie było szczebla prokuratury krajowej, a którzy od początku po prostu robili wszystko, żeby mnie utopić. Nie? Są bardzo różne. Tak samo jak adwokaci, tak samo jak sędziowie. Mówi się kasta basta. No spotkałem takich sędziów, że wchodzę na salę i już wiem, że jest pozamiatane. Po pierwszym zdaniu. Już widzę, jak na mnie patrzy, a jak się odezwie, to już wiem, że na przykład sędzia Dziczek, który mnie skazał, miałem proces z Łęskim w sądzie okręgowym. Sędzina badała tą sprawę 3 lata, przesłuchała wielu świadków, sprawdzała, no nie wiem, wydaje mi się, że oczywiście to jest subiektywne, bo każdy w swojej sprawie nie jest dobrym oceniającym. No nie zostawiła na Łęskim suchej nitki, na tej gwieździe mediów telewizji publicznej, tak? I przyznała, że w książce Oficer to, co Tomasz, bo to była książka Tomka, autobiograficzna opowieść, ja ją redagowałem. Tomek, no zresztą kto jak kto, ale kto wiedział lepiej, kto był agenturą niż szef delegatury ABW, dla której Łęski pracował. Kto to wiedział lepiej niż szef tej delegatury? Zresztą potwierdzały to inne osoby. Tysiąc dowodów. Sędzia Dziczek odezwał się tylko jednym zdaniem i ja już wiedziałem, że jest pozamiatane. Jak on patrzył na mnie i z jaką on pasją i nienawiścią mówił. Nie wiem, czy dostałem od niego za całokształt. Nie mam pojęcia, nigdy się tego nie dowiem. Ale używanie argumentacji, co z tego, że świadkowie mówią? Macie jakieś dokumenty, że Łęski był? Proszę Państwa, no, przepraszam, takich rzeczy to mogłaby powiedzieć, no nie chcę obrazić, nie wiem, pani w Żabce, ani... bo tam są też bardzo mądrzy ludzie często. No ale okej, ktoś kompletnie nieświadomy. Ale sędzia sądu apelacyjnego, żeby mówił, że mamy dostarczyć dowody do sądu, że dowody papierowe, czyli dokumenty, to żebyście Państwo zrozumieli, żeby takie dokumenty Tomek Budzyński mógł dostarczyć, to musiałby popełnić 2 przestępstwa. Pierwsze, wynieść ten dokument z ABW, co jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności, a następnie popełnić 2 przestępstwo, jakim byłoby okazanie tego dokumentu sądowi bez zgody szefa ABW, który nigdy nie dałby zgody na ujawnienie tego dokumentu, bo to się nie zdarzyło. Denuncjowanie własnej agentury. Taki dowód może być przeprowadzony tylko w oparciu o świadków, którzy to potwierdzili.
dokładnie opisując, a w jakiejś mierze przyznał to też Łęcki. Bo jeżeli dziennikarz mówi, że sam się w jakiejś mierze pogrążył, że był kilkanaście razy u pułkownika niezgody, szefa delegatury i rozmawiali o sprawie, w której uwaga, ABW, UOP, bo wtedy był Urząd Ochrony Państwa, prowadzi czynności operacyjne. Co to są czynności operacyjne? Obwarowane klauzulą absolutnej tajności, najbardziej tajne z tajnych. A Łęcki chodzi sobie do pułkownika niezgody i rozmawia z nim o czynnościach operacyjnych UOP dotyczących Bogatina. Kilkanaście razy. Po czym w sądzie mówi, Sumiński też chodził do UOP i ABW. Proszę Państwa, byłem dwa razy. Bo poza sferą, strefą, gdzie mogą wejść dziennikarze, nikt postronny, także dziennikarz, nie ma prawa wstępu. Byłem dwa razy poza strefą dla dziennikarzy. Raz, jak wezwali mnie na przesłuchanie w sprawie ujawnienia pewnych materiałów, gdzie toczyło się śledztwo, jak one wyciekły, gdzie groziła mi odpowiedzialność karna. I drugi raz w kajdankach w 2008 roku, kiedy mnie zabrali z domu i w kajdankach przywieźli. Byłem dwa razy. A Łęcki w ciągu miesiąca był kilkanaście razy. Gdzie rozmawia z pułkownikiem niezgodą o sprawie, która się... Toczą się czynności operacyjne, tak? To nie trzeba nic więcej. Nie trzeba nic więcej. A do tego się dołożyły zeznania Tomka i jeszcze dwóch oficerów Urzędu Ochrony Państwa. I wiele innych elementów, które to potwierdzały. I to było dość, by Sąd Pierwszej Instancji, Sąd Okręgowy w Warszawie napisał, nie mamy wątpliwości, że wszystko, co napisaliście w książce oficer, jest prawdą o tym panu. A sąd apelacyjny stwierdził, co z tego, że świadkowie, co z tego, dokument jest, nie ma, to nie mam o czym mówić. Jak się chce, to można. Myśmy się odwołali do Sądu Najwyższego, no sprawa jest w toku, tak? Zobaczymy, co powie Sąd Najwyższy. Jak Sąd Najwyższy to oceni? Nie wiem, to jak nie macie Państwo pytań, to bardzo dziękuję za cierpliwość i za bardzo miłe spotkanie. No i proszę, jak Państwo możecie, to pomóżcie przebić się przez ten mur milczenia. Bo ta cisza aż boli. Czyli można publikować zaproszenie. Cokolwiek bądź. Można nawet gorąco o to proszę, to niektórzy by powiedzieli, że prosząc o to zachowuje się jak karp, który prosi o Boże Narodzenie. Ale w sumie jakbym nie chciał być takim karpiem, no to bym w ogóle tej książki nie publikował. To gdzieś tam będziemy to. Bardzo pokornie proszę. I dziękuję za dzisiejsze spotkanie i także.